Jan Krzysztof Duda bardzo mocno zadymił w tej partii. Nastąpiło skoczek bije d4, hetman g5 i tutaj Duda w ogóle się niczym nie przejmuje. Po prostu bierze pionka na f7. Pierwotnie Stockfish myśli, że pozycja jest przegrana, ale tutaj wjeżdża a4 i tak jak widzicie, termometr dalej w równowadze. I tutaj Duda nie ma gdzie odchodzić tym gońcem, bo po goniec c2 wchodzi a3 i jest wygrana, więc Duda zgarnął kolejnego pionka. No i tutaj przeciwnik z pełną agresją chce po prostu wjechać na e2 i wtedy król białego ma przewalone, ale Polak znalazł najlepsze rozwiązanie tej sytuacji. Zagrał posunięcie hetman d6 i teraz po ruchu wieża e2, król chowa się na a1 i wieża c2, no i wydaje się, że pozycja jest przegrana, no bo wieża za chwilę bije na a2, ale Polak ma hetman f8 i partia kończy się wiecznym szachem, no i po tych solidnych dymach wyszedł finalnie remisik.